Witam bardzo serdecznie wszystkich gości, ale także powitam szczególnie osoby, które są zaangażowane w działalność fundacji, które pracują dla naszej fundacji. Witam pana przewodniczącego Rady Nadzorczej Zamku Książ i Rady Fundatorów Fundacji Księżnej Daisy, pana Sławomira Chunka. Witam panią Doris Stępowską, szefową Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Wałbrzychu. Jak pewnie państwo wiecie, jest to ostatnia osoba w Wałbrzychu, która osobiście znała księżną Daisy i pamięta jej osobę. Witam serdecznie pana doktora habilitowanego, pana Romualda Łuczyńskiego. Członka Rady Programowej Fundacji Księżnej Daisy von Ples i recenzenta książki Siostry. Witam panią Bronisławę Jeskę-Cybulską, także z Rady Fundatorów, z Rady Programowej, przepraszam. Fundacji Księżnej Daisy von Ples. Witam panią Renatę Nowicką z Biblioteki pod Atlantami. Witam panią dyrektor. I wszystkich naszych przyjaciół. Róże Stolarczyk z Towarzystwa Przyjaciół Świebodzic. Magdę Woch z naszej fundacji. Pana Stanisława Michalika, bardzo znanego blogera, pisarza wałbrzyskiego. Panią Sławę z działu regionalnego Biblioteki pod Atlantami. Panią Schlesinger-Hiatli. Panią nauczycielkę, panią Zosię Jeskę-Cybulską, Magdę Sakowską, która pracowała nad korektą książki, Wiolę Wronegaj, która nam pomaga z reprezentującą Starą Kopalnię dzisiaj, panią Katarzynę Kulpę, która przyjechała specjalnie z Pszczyny, panią Babińską, która reprezentuje Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Czyli mamy tutaj naprawdę wspaniałe, zacne grono. Dziękuję, że jesteście z nami. I przede wszystkim witam serdecznie naszego londyńskiego gościa, bohaterkę naszego dzisiejszego wieczoru, panią Barbarę Borkową. Ja natomiast chciałam jeszcze bardzo, bardzo powitać moją siostrę, która przyjechała specjalnie na to spotkanie z Krakowa, panią Halinę Kozerę, mimo że nie dopisuje jej zdrowie. Dziękuję bardzo, Halinko. Jest z nami także pani Ula, wierna fanka naszej Fundacji Księżnej Daisy, która nas od początku wspiera w naszej działalności. Tych państwa, których nie powitałem imiennie, witam bardzo serdecznie z całego serca. Spotykamy się dzisiaj w celach promocyjnych, w celu spotkania autorskiego z panią Barbarą Borkowym. Prezentujemy pierwsze polskie wydanie i pierwsze wydanie w ogóle książki Siostry, będącej podwójną biografią księżnej Daisy von Ples i księżnej Shirley Westminster. Książkę będzie można nabyć po naszym spotkaniu autorskim. Formułę przyjęliśmy taką, że ja porozmawiam z panią Barbarą o książce, porozmawiamy o jej bohaterkach. Nie będziemy też za długo. Zaprosimy po prostu państwa do zadawania pytań, bo wiem, że zawsze ta formuła jest najprzyjemniejsza i zawsze ją czytelnicy najbardziej cenią, kiedy mogą sami zapytać pisarza o to, co chcą. Skończymy około 19, może troszeczkę później, 19.10 i o 19.30 zapraszamy państwa na wyjątkowe wydarzenie. Koncert, który uświetni dzisiejsze spotkanie autorskie, wystąpi przed nami bardzo utalentowany pianista Tomasz List, także Londyńczyk, już od 19 lat, podobnie jak pani Barbara, która na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii. Może Brexit panią zatrzyma u nas na dłużej. Oczywiście taki żart przez łzy, ale będzie z nami Tomasz Lis, który zagra dla państwa ulubiony repertuar księżnej Daisy. Zagra między innymi Czajkowskiego, Chopina, a z nimi nie można się pomylić. Ja pozwolę państwu, że już usiądę i oddam na chwileczkę mikrofon pani Barbarze. A pani ma swój. Proszę państwa, dlaczego zdecydowaliśmy się na wydanie Sióstr? Zdecydowaliśmy się dlatego, że księżna Daisy potrzebowała w końcu biografii, która będzie chronologicznie porządkowała jej życie. To był jeden z naszych powodów. Do tej pory świetne książki, zresztą Bronisławy Jaskę-Cybulskiej, która jest tutaj i pana kocha, przyjęły formułę opowiadania o wybranych aspektach życia księżnej jako filantropki, jako matki, jako działaczki społecznej. Do tej pory brakowało takiego przedstawienia życia księżnej Daisy linearnego od początku do końca. My to dzisiaj państwu oferujemy w
książce pani Barbary, która wspomnę jeszcze o tym, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Ma rozbudowany aparat naukowy, indeks, który przygotowała Magdalena Sakowska, będąca z nami, i która właśnie pozwala prześledzić życie Daisy od początku do końca, ale także poznać postać jej enigmatycznej siostry, księżnej Shelley Westminster, postaci polskiemu czytelnikowi bliżej nieznanej, znanej tylko właśnie z książki pani Bronisławy, z książki pana Kocha, młodszej siostry księżnej Daisy, ale okazuje się siostry bardzo bliskiej. Dlaczego tak bliskiej? Proszę Państwa, dwie siostry, Daisy i Shelley, od urodzenia były do siebie porównywane. Więc ta książka też próbuje przedstawić, dlaczego, odpowiedzieć na pytania, dlaczego pokazać ich relacje, pokazać ich współpracę. Siostry bardzo się kochały, wręcz przepadały za sobą, nawzajem bardzo często się odwiedzały. I zasadniczo były różne w wyglądzie, ale zawsze wzbudzały dyskusję, która jest piękniejsza. Ja myślę, że jak Państwo zapoznacie się z tą książką i zobaczycie jakie fotografie, być może taka dyskusja się też między Państwem rozwinie. Także te dyskusje ciągną się do dnia dzisiejszego. Chociaż w większości wypadków konkurs wygrywała Daisy, bo uważana była przez współczesnych ludzi za tą piękniejszą, to sama myślała inaczej i w swojej pierwszej książce dała wyraz temu słowami, pozwolę sobie zacytować. Zawsze uznawałam Shelley za przystojniejszą od siebie. Ma ona najpiękniejsze na świecie olbrzymie, ciemne i tajemnicze oczy, kasztanowe włosy po naszej matce, cudowną figurę i nieskazitelną cerę Westów. Niebieskie oczy i czupryna złotych włosów zdobyły mi uparcie powtarzany przydomek typowo angielskiej piękności. Jestem tego samego co na wzrostu, ale chociaż lepiej tańczę, nie jeżdżę tak dobrze jak ona na koniu lub na łyżwach. Uwielbiam jazdę konną, ale Shelley jest doprawdy wspaniałą amazonką. Mądrzejsza ode mnie, jest doskonałą organizatorką i zdolną biznesmenką. Razem mogłybyśmy świetnie poprowadzić duże przedsiębiorstwo, nawet kilka, aczkolwiek myślę, że Shelley lubiła to by bardziej niż ja. Nie nawiązuje ona tak szybko i łatwo konfliktu z innymi ludźmi, jak ja to robię, kontaktu, bo nie pozwala jej na to silniejsza wola i głębsza natura. Ja jestem podatna na wpływy, wstydliwa i skłonna do niepotrzebnych uniesień. Shelley potrafi utrzymać nienaganną pozę i samokontrolę. Obie jednak odziedziczyłyśmy sporą dozę irlandzko-walijskiego temperamentu i choć na zewnątrz wydawać się możemy opanowane, w środku często gotujemy się ze złości. Muszę przyznać, że obydwie jesteśmy zapalczywe i trudne do pokierowania. Pani Barbaro, przedstawiając siostry tak pokrótce, przyszło mi takie do głowy pytanie, jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Daisy? Dlaczego tak daleko od Śląska? Dlaczego w Londynie zainteresowała się pani postacią księżnej Daisy, a w konsekwencji również jej siostry? Moja znajomość z Daisy, znajomość oczywiście w cudzysłowie, datuje się od roku 1987, kiedy to zostałam zaproszona do katalowania olbrzymiej kolekcji fotograficznej pozostałej po słynnym fotografiku angielskim, który się nazywał James Lafayette. I tam w tej kolekcji po raz pierwszy zobaczyłam cudowne portrety Daisy i Shelley i tak się zaczęła ta nasza znajomość. Bardziej skupiłam się na badaniach, powiedziałabym chyba 5 lat temu, prawda? Kiedy nawiązałam współpracę z fundacją i pan Mateusz, prezes fundacji, zawsze od początku był przekonany, że taka książka jest potrzebna, że pokaże księżną Daisy w nowym wymiarze, nie mówiąc o tym, że dostarczy też nowych szczegółów i faktów, jeśli chodzi o jej życie. Ja tutaj właśnie pozwolę sobie wtrącić zdanie, bo tych szczegółów i faktów z życia Daisy, nowych, nieznanych polskiemu czytelnikowi, jest w książce bardzo dużo. Takim jednym, który zwrócił moją uwagę, to był wypadek na wylotówce z książa samochodowy, coś, co się do dzisiaj bardzo często tutaj u nas zdarza.
opisany bardzo szczegółowo, był relacjonowany przez prasę ówczesną, nawet amerykańską. Także jak księżna Daisy po prostu oni dachowali, tak, takie są fakty, to znalazło się to zaraz kilka dni później przez telegraf w Ameryce, w prasie, praktycznie w całej Europie. Ale już zaczyna pani od pierwszej strony, bo już praktycznie w pierwszym rozdziale na pierwszej stronie ujawnia pani taką wiedzę niepowszechną, że księżna Daisy miała przyrodnie rodzeństwo, nieślubne dzieci jej ojca, które mieszkały we Włoszech, miała siostry. Trzy siostry, które były przez całe życie utrzymywane przez rodzinę Cornwallis West i z którymi Cornwallis Westowie mieli kontakty. Jakie jeszcze sekrety pani wyjaśnia albo mity, które pani obala, bo tak też się dzieje w tej książce? No, postawi mnie pan Mateusz w dość trudnej sytuacji, bo to znaczy, że musiałabym państwu odkryć tajemnice, które miałam nadzieję, że państwo odkryjecie sami, czytając tą książkę. Bo rzeczywiście przeprowadzając badania nad księżną Daisy i księżną Shilach, natknęłam się na wiele wiadomości do tej pory nieznanych. Bóg wie, gdyby Daisy cieszyła się lepszym zdrowiem, gdyby miała więcej czasu, być może by napisała i czwarty tom wspomnień, przekazując nam te swoje tajemnice. Prawdopodobnie po pierwszym tomie, który zatytułowała Daisy księżna Ples o sobie, drugim tomie Lepiej przemilczeć, trzecim tomie To, co przemilczałam, czwarty tom mógłby się nazywać To, czego nie powiedziałam jeszcze. No, nie zdążyła tego zrobić, więc ja odkryłam parę takich rąbków tajemnicy i nie wiem, do jakiego stopnia mam je tutaj odkryć. Może to wyjdzie z państwa pytań. Pani Barbaro, to może nam pani zdradzi, którą siostrę lubi pani bardziej i dlaczego? To jest pytanie bardzo, bardzo trudne, bo jak mówię, one były bardzo różne i pod wieloma względami jej młodszą siostrę Shilach można naprawdę podziwiać. Moim zdaniem osiągnęła bardzo wiele w życiu. Jeśli chodzi o Daisy, to Daisy według mnie jest bardziej wzruszającą postacią. Jest osobą, o której wszyscy mówili, że była niezwykle życzliwa, umiała nawiązać szybki kontakt z ludźmi. Z Shilach nie było tak. Ja słyszałam wiele opinii, że pierwsze spotkanie z Shilach było zazwyczaj trudne. Ludzie się jej trochę bali. Ona potrafiła skreować taki dystans między sobą a osobą jej prezentowaną, że oni śmielała. Także trudno jest ich naprawdę porównać i wybrać. Osobiście myślę, że bardziej bym się zaprzyjaźniła i szybciej z Daisy, ale to nie znaczy, że nie zaprzyjaźniłabym się z Shilach, gdybym ją w końcu poznała i miała na to czas. Mi się ciśnie z kolei takie pytanie, bo czytając książkę i poznając losy sióstr, jakby zaczynamy dokonywać oceny ich wyborów życiowych. Tutaj pani przyjęła taką formułę, że przedstawia tylko fakty, że nie komentuje ich zbytnio, nie pozwala sobie na osobiste opinie, przedstawia prawdę historyczną, ale gdy porównujemy te postacie i analizujemy ich wybory życiowe, proszę mi powiedzieć, które błędy Daisy popełniła i dlaczego? I jak jej życie mogłoby wyglądać inaczej, gdyby nie popełniła tych błędów w tych ich poplątanych życiowych ścieżkach? Nie wszystko było błędem Daisy. Ja myślę, że ona nie powinna była wyjść za mąż za Niemca, że powinna była znaleźć męża w Anglii, gdzie zawsze się dobrze czuła, gdzie była rozumiana, wychowana była w innym duchu. Niewątpliwie miałaby o wiele łatwiejsze życie, gdyby wyszła za arystokratę angielskiego, ze swojej kultury. Była nawet tak, przez chwilę była taka możliwość, bo na początku, zanim poznała księcia Henryka, Hansa Henryka XV, to rodzice rozpatrywali możliwość, że mogą ją wydać za mąż za sąsiada, Lorda Kenyon, którego, jak ona sama powiedziała, byłaby w stanie pokochać i na pewno byłaby z nim szczęśliwa.
Ale jak mówię, to nie był dokładnie jej błąd. Ona była bardzo młoda, kiedy została wydana za mąż, nie miała w zasadzie nic do powiedzenia. To była decyzja jej rodziców, a zwłaszcza jej matki. I na pewno za to potem zapłaciła. Co jest bardzo cenne, to jest to, że ona zawsze próbowała to życie w Niemczech, tutaj na ówczesnej ziemi niemieckiej, dzisiaj polskim, Dolnym Śląsku. Starała się je budować i to pełnie. Starała się, żeby to życie tutaj na tej ziemi miało sens, czyli jej działalność charytatywna, działalność społeczna, ale także piękne próby dotarcia do serc niemieckich sąsiadów, czemu sprzeciwiał się Hans, o czym pisze m.in. Daisy w pamiętnikach Lepiej przemilczeć. Oni po prostu lubili bardziej międzynarodowe towarzystwo tutaj w książu. Tak, a również to, że jej mąż Hans był wielkim snobem i po prostu nie chciał się przyjaźnić z sąsiadami, którzy nie dorównywali mu rangą i tytułem. Dla Daisy było to zupełnie nieważne i ona u siebie w Anglii, wychowana na prowincji, utrzymywała zawsze bardzo dobre kontakty z sąsiadami i z okoliczną ludnością. Tego jej na pewno brakowało. Ona się tutaj udzielała, ale miała niewielu tak dokładnie, tak naprawdę przyjaciół. I dlatego zapraszała swoich angielskich przyjaciół, jak sama mówiła, całymi tłumami tu przyjeżdżali po to, żeby właśnie poczuć się z nimi, jak gdyby była u siebie w Anglii. Ale też zżyła się z rodziną Hochbergów, zaprzyjaźniła się bardzo ze swoim teściem i bardzo bliskie relacje łączyły ją ze szwagrem. Tak, tak, niewątpliwie. Ona była w ogóle, cała rodzina Westów i Schillach też były bardzo rodzinne i zawsze pomagały jak mogły swoim uboższym krewnym. Ich domy były zawsze otwarte. Było tak, że Hans Heinrich XV utrzymywał swoich teściów. O tak, tak. Nie tylko on, mąż Schillach też. Ale to inna chyba sprawa. Więc jeśli chodzi o te błędy, które popełniła Daisy, to jak podkreśliłam, fakt, że wyszła za mąż za Niemca i że znalazła się tak daleko od swojego kraju i od swoich bliskich, to był chyba największy błąd, ale nie był to rzeczywiście jej błąd. Ale ona nigdy nie żałowała swojego małżeństwa i nigdy nie chciała się rozwieść z Hansem Heinrichem XV. Do końca proponowała mu, żeby zostali małżeństwem, nawet w takich umownych zasadach, że są tylko przyjaciółmi. Ale to była decyzja Hansa Heinricha XV o rozwodzie. Daisy w pewnym momencie zaczęła dążyć do separacji. Nie wiem, czy separacja ta skończyłaby się kiedykolwiek rozwodem, bo jak pan Mateusz powiedział, ona proponowała swojemu mężu swojego rodzaju przyjaźń, ale chciała z nim zostać. Ostateczną kropkę nad i jeśli chodzi o rozwód, postawił jej mąż, który miał zamiar ożenić się powtórnie i dążył do rozwodu potem za wszelką cenę. Proszę Państwa, bo my możemy tak ze sobą rozmawiać godzinami i tak ze sobą często rozmawiamy, dlatego już teraz chcieliśmy włączyć Państwa do tej dyskusji. Prosimy o zadawanie pytań, ja będę podchodził z mikrofonem, a Pani Barbara będzie odpowiadać. Bardzo proszę, już do Pani zmierzam. Dzień dobry. Dobry wieczór. Chciałam się zapytać, czy siostry były kiedykolwiek z sobą w jakimś konflikcie? Tak były. Tak były ze sobą i poświęcam temu największemu konfliktowi między nimi dość dużo miejsca w swojej książce. Stało się to wtedy, kiedy narodził się synek Schillach, dziedzic fortuny Westminsterów, więc bardzo ważne dziecko. I celebrowano jego chrzciny. Schillach była przekonana, że jej siostra zjawi się na tej uroczystości, ale ona z Niemiec nie przyjechała, bo wymówiła się ważnym polowaniem, które się wtedy odbywało i na który zaproszony był następca tronu cesarskiego.
To jednak nie wystarczyło, Szilach się na nim obraziła i kiedy wkrótce potem, parę miesięcy potem Daisy urządzała chrzciny swojego trzeciego, swojego drugiego synka Leksela, Szilach także nie, na tej uroczystości się nie zjawiła i podała podobny powód. Ale nie trwało to więcej niż 3 czy 4 miesiące i potem się już pogodziły i wszystko było znowu dobrze. Ja nawiązałam Basiu do tego pytania o następnego mojego. Chciałam się zapytać, jakie były losy dzieci właśnie Szyli? Szilach miała trójkę dzieci. Pierwsza urodziła się dziewczynka, która dostała na imię Urszula. Po niej przyszedł na świat chłopczyk, upragniony dziedzic księcia Westminsteru. Niestety zmarł tragicznie wtedy, teraz to nie jest poważna choroba, ale wtedy była chorobą zagrażającą życie, mianowicie dostał zapalenia wyrostka robaczkowego, zoperowano go niestety za późno i zmarł w 1909 roku jako 4-letni chłopczyk. To była tragedia. Wkrótce potem zaszła ponownie w ciążę. Wszyscy modlili się, żeby to był chłopiec, urodziła się dziewczynka. I to było jej ostatnie dziecko z księciem Westminsteru. Dostała na imię Mary. Mary, najstarsza siostra Urszula, wyszła dwa razy za mąż. Miała dwójkę dzieci. Z drugim mężem miała jedną córeczkę, która niestety zmarła tuż po porodzie. Mary nigdy nie wyszła za mąż. Była starą panną do końca życia. Wszyscy, którzy ją znali, twierdzili, że zachowywała się przez całe swoje życie tak, jakby ojciec tylko pragnął, żeby to jego syn się zachowywał. Więc uprawiała wszystkie sporty, którymi ojciec się fascynował. Była doskonałym jeźdźcem konnym, była brawurowym jeźdźcem na wyścigach samochodowych. Interesowała się posiadłościami Westminsterów i kolonizacją południowej Afryki, dokładnie tak jak ojciec. Jak gdyby wstąpiła w buty tego braciszka, którego nie miała i tego syna, do którego ojciec tak tęsknił. Ja jeszcze nawiązując, rozmawiamy o rodzinie Westminsterów, wspominając rodzinę Westminsterów, powiem tylko bardzo ciekawą historię i kolejny wątek zamkowych tajemnic, już nie tajemnic. W tej chwili powstaje w Wałbrzychu, w okolicach, w Książu film produkcji BBC. Jego narratorem jest Dan Snow, to jest gwiazda telewizji brytyjskiej. Gwiazdor prowadzi programy historyczne i zięć obecnego księcia Westminster. On tutaj przyjechał kręcić film o Złotym Pociągu w maju. Jak się dowiedział, że pradziadek jego żony tutaj bardzo często bywał, jest pierwszą żoną i że mają związki rodzinne z tym miejscem, dostaliśmy dwa tygodnie temu maila, że zmieniają koncepcję, że będzie o związkach księżnej Daisy z Westminsterami, o związkach Churchillów z Dolnym Śląskiem, jak tutaj przyjeżdżali, że rezygnują ze Złotego Pociągu i kładą nacisk na Daisy. Także bardzo nas ta wiadomość ucieszyła, że w końcu coś będzie powiedziane prawdziwego w telewizji na temat, Wałbrzycha. Niewątpliwie zostaną wyciągnięte na jaw jakieś skarby, które do tej pory leżą w archiwum prywatnym. Ja może tutaj zdradzę taki sekret dla naszych wiernych czytelników, że rodzina księcia Westminster przekazała nieznane wcześniej zdjęcia i listy Daisy i Shilly i zdjęcia między innymi ze Szczawna.
zdroju, które się znajdują w tej książce. Także podpisane z prywatnego archiwum angielskiego, to są właśnie dzięki uprzejmości obecnego księcia Westminster. Specjalnie do książki Dana Snow, nie? Tak, i Dana Snowa, który nam to wszystko umożliwił. Pani Barbaro, dużo się mówi właśnie o tym, jak nieszczęśliwe było małżeństwo Daisy i Hansa, ale z pani książki wynika, że oni mieli również bardzo szczęśliwe momenty, że ta ich trójka dzieci to są dzieci z miłości, że tam było uczucie w tym związku. Może nie na początku, kiedy brali ślub, kiedy się pobierali, ale później dotarli się i byli ze sobą szczęśliwi. Nie bardzo bym się z tym zgodziła. Raczej bym powiedziała, że Daisy była szczęśliwa wtedy, kiedy Hans był dla niej uprzejmy i dobry. Ale nie zdarzało się to na co dzień. Były takie momenty, kiedy starali się o poczęcie potomka, na życzenie zresztą ojca starego księcia Hansa Heinricha XI. To przez ten okres ona była w nim bardzo zakochana i bardzo czuła, ale tylko dlatego, że on był dla niej czuły i dobry. Niestety, jeśli chodzi o Hansa, szybko mu to przechodziło, że tak powiem, i nastawały znowu miesiące, a nawet lata, kiedy nie zwracał na nią uwagi, jako na kobietę. I te pozostałe dwie ciąże, które nastąpiły, gdzie spłodził kolejnych dwóch synów, w zasadzie były przypadkami. Czy mają państwo jakieś dodatkowe jeszcze pytania? Zapytać. Chciałam się dowiedzieć, czy dzieci sióstr miały ze sobą potem kontakty? Czy utrzymywały relacje takie rodzinne? Tak. Najpiękniejszą przyjaźnią między dziećmi Shilach i Daisy była przyjaźń między najstarszym synkiem Daisy, który miał na imię Hansel, i najstarszą córką Shilach, która miała na imię Urszula. Oni byli w podobnym wieku. Jako dzieci często się spotykali, bawili się ze sobą razem. Ta przyjaźń przetrwała. I potem, kiedy Hansel przeniósł się do Anglii, potem w czasie II wojny światowej był internowany i Urszula była tą osobą, która się zawsze nim opiekowała, odwiedzała go w więzieniu, pomagała jak mogła. Jak wojna się skończyła, sytuacja finansowa Hansela z wiadomych nam powodów była bardzo dramatyczna, to Urszula też mu pomagała, jak również bardzo, bardzo pomagał mu były mąż Shilla, książę Westminster. Także fakt, że oni się między sobą rozwiedli, nie znaczyło, że on zatrzasnął przed Hanselem drzwi i że mu nie pomagał, wręcz przeciwnie. Czy siostry kiedykolwiek kochały się, to takie kobiece pytanie, w tym samym mężczyźnie? Tak, tak. Był taki mężczyzna, nazywał się Gordon Wood. Siostry spędziły z nim wspaniałe chwile jako młode kobiety na polowaniach na lisy w hrabstwie Leicestershire w Anglii. Był wysokim, przystojnym mężczyzną, miał rude włosy. Po raz pierwszy zobaczycie go państwo na fotografii w tej książce, którą udało mi się zdobyć, aczkolwiek jest to fotografia z pewnej odległości, więc rysy twarzy nie są aż tak dokładne, ale widać, że był postawnym, przystojnym mężczyzną. Obie go spotkały w tym samym czasie i obie od razu zapałały do niego potajemnie głębokim uczuciem. On początkowo flirtował z Daisy, czy raczej Daisy z nim, ale potem jak Daisy wyjechała do Indii na długi okres czasu, więcej czasu spędzał w Shilach i obydwoje w zasadzie chyba zapałali do siebie prawdziwą miłością, bo była nawet mowa o ślubie między nimi. I w zasadzie Shilach przyrzekła mu swoją rękę i czekała na jego powrót z wojny burskiej w południowej Afryce. Niestety
zginął na niej. Chciałam się zapytać, która z sióstr była faworyzowana przez ojca, a która przez matkę? Jeszcze raz. Która z sióstr była faworyzowana przez matkę, a która przez ojca? Może. Chyba nie było czegoś takiego, aczkolwiek na przykład fizycznie Daisy była niewątpliwie bardziej podobna do ojca, bo była blondynką z niebieskimi oczyma. Była bardzo wysoką kobietą. Jej ojciec był w zasadzie olbrzymy, miał prawie 2 metry. Sheila też była bardzo wysoka i ich brat też. Także niewątpliwie po ojcu odziedziczyli budowę. Po matce pewnie charakter. I bym powiedziała, że pod tym względem Daisy prawdopodobnie miała więcej z charakteru matki niż Sheila, która bardziej była umiarkowana, bardziej rozsądna, że tak powiem. Przemyśliwała, zanim coś zrobiła. Można sobie wyobrazić, że chyba jeśli chodzi o charakter, to miała więcej z ojca niż z matki. Także, ale obie rodziców bardzo, bardzo kochały. Piszą z ogromną czułością, zarówno o matce, piszą z ogromną czułością, nawet o matce, ta, która często przy współczesnych już była krytykowana za swoje zachowanie, czy za swoje maniery też czasem, ale nigdy one jej tego nie zarzucały. Brat zarzucał matce to, ale one nigdy. Brat księżnej Daisy również zostawił wspomnienia i również 3 tomy. Nie, jeden. Edwardians Go Fishing, Edwardians Heyday. 3 książki napisał. 3 książki, ale wspomnienia to są w zasadzie... Pierwszy tom. Drugie to są jego takie dywagacje na temat sportowe. Tak. Róża Stolarczyk z Towarzystwa Miłośników Świebodzic w Perłach. Ja mam pytanie z zupełnie innej beczki. Mianowicie interesuje mnie to, że coś takiego. U nas księżna Daisy, to znaczy tutaj na Śląsku, ale coraz szerzej również w całej Polsce, zaczyna być osobą bardzo popularną. Mm-hmm. Ja chciałam się zapytać, czy jest również znana w Anglii w jakikolwiek sposób, współcześnie, nie chodzi mi o tamten czas dawny, no bo to wiadomo, ale współcześnie, czy jest też osobą może no nie aż popularną, ale znaną? Tak, niewątpliwie, niewątpliwie. Przetrwały na przykład rodzinne pałace Westów. Rutin jest teraz słynnym hotelem, który też przywołuje historię jej rodziny i jej samej. I też jest to opowiadanie o białej damie w zamku Rutin. Są obrazy rodziny, wiszą. Druga rezydencja była w Newlands, niedaleko morza, na południu. Tam teraz została ona rozparcelowana na prywatne mieszkania, ale wszyscy tam ciągle jeszcze o rodzinie i o Daisy pamiętają. Natomiast najbardziej chyba Daisy do tej pory cały czas jest ceniona przez nas historyków, bo zostawiła po sobie te 3 tomy pamiętników, które dają tyle szczegółów o tamtej epoce, tyle wiadomości na temat współczesnych jej ludziom, że do tej pory wykorzystywane są i cytowane w książkach na temat życia osób z tamtej epoki. Także jakąkolwiek pani książkę by otworzyła... O cesarzu Wilhelmie, o Churchillu, o żonie Churchilla, o księżnej Lady Randolph Churchill, o księżnej Marlborough, księżnej Warwick. Wszystkie te osoby, jeśli została o niej książka napisana, to na pewno znajdą się tam cytaty z pamiętników Daisy, które albo opisują jakąś sytuację, albo jej dywagacje na temat ich charakteru i znaczenia. Mało tego, jej książki były tak poczytne, że do niedawna w zasadzie konieczność, taka była zasada, że w pokojach, sypialniach gościnnych, w dużych rezydencjach angielskich, na półkach zawsze znajdowały się jej książki, jak gdyby gwarancja, że gość
się nimi na pewno zainteresuje i wieczorami będzie je przyglądał. Tak, ja tutaj jeszcze uzupełnię, bo książki Daisy, 3 tomy pamiętników były tak popularne, że przed wojną doczekało się kilkunastu wydań, zarówno europejskich, jak i amerykańskich. I do dzisiaj, jeżeli Państwo kolekcjonują stare książki, czy czytają po angielsku, można je za bardzo przystępną cenę kupić na Amazonie. Oryginalne wydania, pierwsze, drugie, do 40-30 dolarów. Także za 100 można kupić pierwsze wydanie pamiętników księżnej Daisy. Można sobie taki prezent sprawić czasami, bo jest tego bardzo dużo na rynku, jeszcze róż. Też z innej beczki troszeczkę, bo pani powiedziała taką bardzo ważną rzecz, mianowicie, że dla nas historyków ważne są te właśnie pisemne świadectwa, które zostały. Jak pani sądzi, co zostanie po naszych czasach, kiedy nie pisze się już listów? Tak, maile. SMS-uje się, wysyła się maile, a sztuka epistolarna no właściwie zniknęła, nie istnieje. Tak. Czy pani sądzi, że warto wrócić do takiego papierowego pisania, że to jest dla historyka jednak ważniejsze niż ślad elektroniczny? Jak pani to sobie uważa? Oj tak, nie zgadzam się zupełnie z panią. To nie, kiedyś rozmawiałam z kolegą, który jest specjalistą IT, i on mi powiedział, że w przyszłości historycy będą mieli dostęp do tych wszystkich maili, do tych wszystkich komunikacji, które są teraz przesyłane drogą elektroniczną. I być może będą, być może będzie takie archiwum online i będzie można wyłuskiwać z nich te wiadomości, ale te wiadomości nie będą aż tak dokładne. Sami wiemy, jak piszemy maile, to staramy się utrzymać ten mail w jak najkrótszej formie, prawda? Także nie będzie tego rodzaju komunikacji, tego rodzaju wiadomości. Tak. Jest. Niewątpliwie. Ale długie, Ja pamiętam, czy co mnie zaszokowało, badając księżną Daisy przez lata, na przykład jak bardzo zmieniało ją się pismo z postępem jej choroby. Można było na podstawie zmiany jej pisma coraz bardziej nieczytelnego, coraz bardziej chwiejącego się, jak gdyby nawet diagnozować jej chorobę fizyczną. To oczywiście nie będzie możliwe w wypadku elektronicznego pisania. Ale to jest tak troszkę. Tak. To jest troszeczkę tak, że historia zatoczyła koło i dzisiaj mamy, bo długie formy charakteryzują epokę oświecenia między innymi, a wracamy do średniowiecza, czyli 140 znaków i obraz. Mówimy tak jak w czasach średniowiecznych do ludzi obrazami. Ja przekazuję mikrofon panu Hunkowi. Jedno pytanie. Ciągnąc jakby ten sam wątek, tylko chyba w przeciwną stronę. No, Daisy to postać niezwykle kolorowa, również epoka, w której żyła, zapewne można nie powiedzieć, że jest atrakcyjna z każdego punktu widzenia, bądź była atrakcyjna. Mm-hmm. Może wobec tego czas, żeby napisać porządny scenariusz filmowy. Kiedy pani to zrobi? Zobaczmy najpierw, jak popularna będzie ta książka. A może ta książka być podstawą, tak? Tak, ale ona narobiła więcej bałaganu niż korzyści przyniosła. Oczywiście to zawsze można dyskutować. Każdy reżyser ma swoją licencję twórczą, więc ma prawo przekształcić niektóre fakty. Gorzej jest z tym, jak nieobiektywnie widz to odbiera i notuje i potem uważa te rzeczy za prawdę nie do podważenia. No bo to niestety tak, że ostatnimi laty można było
no lepiej tak. Z filmów niż wcale. Czasem film może zainspirować i widz, który lubi taki serial jak Downton Abbey na przykład, może być zainspirowany do szerszego, do czytania szerzej na temat tej epoki. W tym sensie może to być pozytywne. Marnym scenariuszom mówimy zdecydowane nie. Następne pytanie. Chciałam się zapytać, czy zachowało się dużo listów sióstr do siebie i które miały ładniejszy charakter pisma według pani? Silach miała ładniejszy charakter pisma i to też jest, to jak gdyby też odpowiada jej charakterystyce jako tej osobie takiej bardziej zrównoważonej, spokojniejszej. Jej pismo było dość duże, równe, bardzo czytelne. Daisy niestety nie. Największa znana kolekcja listów, prywatnych listów księżnej Daisy znajduje się w naszym posiadaniu. Jest własnością Fundacji Księżnej Daisy von Pless. Zakupiliśmy je w 2012 roku. To są między innymi listy od i do monarchów europejskich, między innymi listy króla Hiszpanii, króla Edwarda VII. Pani Barbara przetłumaczyła je, a ukazały się nakładem Fundacji Daisy w bardzo małym nakładzie, ale jednak listy księżnej Daisy wracają do Wałbrzycha w 2013 roku w styczniu. Zostały one zresztą cytowane. I są cytowane tutaj w tej książce. Także ja mogę pani wersję elektroniczną puścić w internecie, bo już nie mamy niestety wersji papierowej. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Jakiegoś planu, że coś jeszcze napiszę. Czymś się zajmę. Mam materiałów tak dużo, że być może coś jeszcze napiszę. Na razie w najbliższych planach mamy razem z Fundacją przetłumaczenie trzeciego tomu pamiętników. Tego, który Daisy nazwała Co przemilczałam. I w którym odkrywa trochę tajemnic. Wtedy będziemy już mieli całą spuściznę literacką Daisy po polsku, po trzecim tomie. Bo przed rozmową, przed naszym spotkaniem rozmawiałam z panią Ulą, która się nie... Tak. A tutaj jeszcze mam pytanie od pani Magdy Sakowskiej, później pani i później pani Ula jeszcze. Wspomniała pani, że książka zawiera bogaty materiał fotograficzny. Mówiła pani o tym, że są tam zdjęcia, które wcześniej nie były publikowane nigdzie. Czy może pani podać kilka przykładów, zwłaszcza takich odnoszących się tu do naszego regionu, czyli Książa i okolic? Czy są takie zdjęcia zupełnie nowe Daisy właśnie, czy jej rodziny na tym tle naszym okolicznym? Tak, reprodukujemy tu w tej książce trzy zdjęcia. Które dostaliśmy właśnie od Grosvenorów i one pokazują Silach jadącą samochodem po Szczawnie Zdroju i dwa portrety Silach tutaj zrobione i siostry zrobione tu na terenie Książa. No i nie wiem, czy znaliście państwo to zdjęcie, to też jest z Książa. I to rzadkie zdjęcie, które pokazuje księżną Daisy ze swoim białym, udomowionym wilkiem. Tutaj pani Dorota może potwierdzić, że tak było, że księżna Daisy miała białego wilka. Aha. A my mamy zdjęcie Daisy właśnie z tym wilkiem, także to będzie czy też... Czy on miał jakieś imię? Nie słyszałam. Okay. Wilk musiał wrócić do lasu. Gdzie ja miejsce wilka? Na marginesie. Zmienił właściciela. Pani Uleńka. Pani Urszula, bardzo proszę.
Daisy posądzano o wiele romansów. No myślę, że wynikało to z tego, jak małżonek ją traktował. Ale ona w jednym z listów pisze o takiej postaci jak Maxwell. Czy są jakieś zdjęcia? Czy to jest osoba, która jest znana Państwu? Teraz już wiemy, kim był Max. Od dawna już wiemy. Historycy wiedzą, pani Bronia na pewno też. Nie, ty nawet go nazwałaś, prawda? Tak. Także to nie jest już anonimowa postać. Więcej właśnie o Maxu i o stosunkach między nimi, przytaczając liczne listy od niego, pisze też właśnie w trzecim tomie pamiętników. Także będziemy te tomy tłumaczyć. Powiem, kto to był. Książę Gottfried. Tak. To był książę z austriackiej rodziny szlacheckiej, bardzo starej, z jednej z bogatszych rodzin arystokratycznych Europy, z rodziny Hohenlohe. Ambasador, dyplomata, między innymi w carskiej Rosji, w Petersburgu, był świadkiem tuż przed rewolucyjnych czasów. I ożenił się z przyjaciółką księżnej, z siostrą przyjaciółki księżnej Daisy, z arcyksiężniczką z domu cesarskiego Habsburgów. Chciałam się zapytać pani Basiu, czy napisze może pani książkę o bracie sióstr, który podobno zginął tragicznie? Bo to jest, wydaje mi się, że to jest ciekawa postać, o której mało wiemy. Ciekawa i bardzo skomplikowana też. Tak, zginął śmiercią samobójczą, bo kiedy został zdiagnozowany na chorobę Parkinsona, wiedział, że umrze, a nie chciał po prostu czekać na tą śmierć. I kiedyś pod nieobecność żony i pielęgniarki ostatkiem sił wstał z łóżka, podszedł do szafy, gdzie miał rewolwer i strzelił sobie w głowę. To było w 1951 roku. Sam on miał na imię Jerzy Dziodź. On, jak pan Mateusz powiedział, napisał kilka książek, w tym jedną naprawdę dobrą książkę na temat epoki, w której żył. Nazywa się ona Edwardian Heydays. Tam dużo, dużo o sobie pisze, dużo wspomina, ale oczywiście jest znacznie więcej do powiedzenia. Ale nie wiem, czy ta książka byłaby tutaj popularna. Znaczy, tam jest taka książka. Na temat polowań w książu, bo książ nie słynął ze swoich polowań. Z polowań słynęła pszczyna. Tam się jeździło polować na grubego zwierza, a tutaj w lasach książańskich polowano jedynie na sarny, dziki, jelenie, muflony i na ptactwo. I Hans Heinrich XV postawił sobie za ambicję, że rozpocznie tutaj sezony myśliwskie, że będzie to równie popularne miejsce i bardzo szczegółowe są właśnie opisy takiego typowego polowania u hochbergów. Jak to wyglądało, jak przebiegały cała nagonka, ale także imprezy towarzyszące. Także bardzo ciekawe, warto sięgnąć po Edwardian Heydays. Też są dostępne w internecie, już trochę drożej, bo to były mniejsze nakłady, także, ale można tę książkę dostać. Czy jeszcze mają Państwo pytania? Jeszcze pani Róża? Takie trochę łyżka dziegciu w beczce miodu. Mianowicie, czytając to, co napisała w pamiętnikach Daisy, to, co było dostępne, czy i pani również, czy ponieważ to były rzeczy, które były wydawane jeszcze za jej życia, z tego, co wiem, prawda? Czy nie preferowała swój budżet po rozwodzie? Zgoda, ale czy nie sądzi pani, że one były troszeczkę pisane z takim pewnym marginesem nieprawdy, troszeczkę albo upiększania czegoś właśnie dla zysku? Mhm. Czy one były do końca szczere? Bo to tak, bywa różnie, prawda? Tak, tak, tak. Nie, na pewno one były redagowane, w niektórych wypadkach nawet cenzurowane. Jej edytor Major Chapman Houston sam się przyznaje do tego, że musiał scenzurować niektóre wzmianki czy niektóre wpisy w jej pamiętniku. Zresztą w tej książce jest cały rozdział o tym, jak doszło do publikacji tych
pamiętników i dość dużo pisze o właśnie współpracy Daisy z Chapman Houstonem. Więc na przykład w tej trzeciej książce, którą zamierzamy przetłumaczyć, w trzecim tomie pamiętniku, ona w niektórych miejscach się przyznaje, a nawet bije się w pierś za to, że przesadziła w niektórych wypadkach. Czy kłamała? Osobiście ją na kłamstwie nie przyłapałam, aczkolwiek przyłapałam, że troszeczkę zmieniła tak parę razy. Ale to nie było dokładnie kłamstwo, tylko raczej zasłonięcie może. Tutaj może zdradzimy. Słynna opowieść o Maharadży, który ją goni na wrotkach i podczas zabawy Daisy upadła, to było prawdziwe molestowanie. To nie było na wrotkach. Także było tam ostro. Jest jeszcze ten jeden niepublikowany i tom pamiętniku, który odnalazł się po latach. Pierwszy zeszyt, który ona... To jest własność księcia Bolko von Pless. Tak. I ona pisząc swoje pamiętniki już tego pierwszego zeszytu nie miała, żeby wszystko z niego spisać. On się odnalazł po latach i tam na pewno też jest bogactwo informacji. Więc mam nadzieję, że też kiedyś będzie można to przetłumaczyć. Dzisiaj ten pamiętnik, ten jedyny zachowany, oryginalny pamiętnik księżnej Daisy znajduje się w muzeum w Szczynie. To jest depozyt księcia Bolko. Mamy zapewnienie księcia, że jest wola, aby ten tom przetłumaczyć i opublikować. Także myślę, że do tego kiedyś dojdzie. Jeszcze nie wiemy kiedy, bo plany wydawnicze mamy takie, że chcemy wydać trzeci tom pamiętników Daisy, ten nieznany, ale opublikowany w 1935 roku. I o tyle ciekawy, że on się ukazał już po jej przeprowadzce do Książa. Czyli jak ona podjęła decyzję, że wraca tutaj, pogodziła się z Hansem. W 1935 roku przyjechała tutaj do zamku, wtedy dopiero ta książka się ukazała. To była jej planowała wydanie czwartej książki, nigdy do tego nie doszło. Chcielibyśmy po przetłumaczeniu trzeciego tomu w przyszłości wykonać nowe tłumaczenie pierwszego tomu, który jest znany dzisiaj jako Taniec na wulkanie, ale to jest tłumaczenie okrojone, tam nie ma bardzo wielu fragmentów i też pozostawia wiele do życzenia. Chcemy przedstawić zupełnie nową wersję tej książki, wierną, i sprzedawać je w zestawie trzech plus może ten czwarty, pierwszy nieznany. Także wtedy już cała spuścizna literacka Daisy będzie w naszym ojczystym języku dostępna. Ona pisząc, publikując te swoje pamiętniki, jak mówię, może w niektórych miejscach przesadziła, może jej analiza była przesadzona, ale nie można jej zarzucić ani kłamstwa, ani czegoś, co by czytelników ówczesnych obraziło. Niektórzy byli obrażeni, ale musieli to jak gdyby przełknąć. Nikt jej nigdy nie podał do sądu zniesławienie, a było to możliwe. Byłoby to możliwe, gdyby ktoś... To inne autorki i autorów z tamtych kręgów, bo to były te lata 20., kiedy upadły trzy trony, kiedy skończyły się monarchie w Niemczech, na Austro-Węgrzy, w Rosji. Bardzo wielu arystokratów zostawiało wspomnienia i właśnie ten okres, wczesne lata 20., aż do początku lat 30. był najbardziej płodny, jeżeli chodzi o wspomnienia arystokracji europejskiej. Między innymi księżna Blicher z Krobielowic, koleżanka Daisy, zostawiła swoje wspomnienia. Też podobna historia, Angielka, która mieszkała w Niemczech. Proszę Państwa, jeżeli nie macie żadnych dodatkowych pytań, ja chciałem jeszcze zapowiedzieć koncert, który rozpocznie się o 19.30. Będziemy mieli małą 20-minutową przerwę na już indywidualne spotkanie z panią Barbarą. Można zakupić książkę za 49,99. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Nie zabraknie, bo mamy jej tutaj więcej. Jutro z kolei od godziny 10 zapraszam wszystkich Państwa na trzecie piętro w Zamku Książ. Będziemy mieli spotkanie z historykami, z pasjonatami. Ja to nazywam mini konferencja popularno-naukowa, której będzie towarzyszyła wystawa Renesans Księżnej Daisy, prezentująca wydawnictwa z epoki, z kolekcji pani Bronisławy Jeskę-Cybulskiej, która przywiozła je specjalnie tutaj z Mikołowa, kolejnego prywatnego miasta Hochbergów.
i z kolekcji Fundacji Księżnej Daisy von Pless. To będą książki, magazyny sprzedwojenne, ale także współczesne. I taka ciekawostka, będzie też pokazany jeden osobisty przedmiot, który należał do księżnej Daisy, a który otrzymaliśmy od księcia Bolko. O godzinie 13 księżna Daisy pojawi się na dziedzińcu honorowym, przyjedzie karetą. W tym roku wcieli się w księżną Marta Dąbrowska, autorka, pisarka, konserwator zabytków z Bielska Białej, też zaprzyjaźniona z naszą fundacją. Później koncert o 13.30, koncert Książęcej Orkiestry Salonowej pod batutą Jerzego Koska i piknik historyczny ze Stowarzyszeniem Krynolina. To jest Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej, które wykonuje naprawdę niesamowitą pracę, jeżeli chodzi o właśnie odtworzenie strojów, z tym razem z Belle Époque, a pierwsze członkinie, członków Stowarzyszenia Krynolina zobaczycie już Państwo o 19.30 podczas koncertu. Pojawią się w strojach wieczorowych. Dziękuję pięknie, że byliście Państwo z nami. Zapraszam. Za książkę będzie kasowała pani Magdalena Woch. Ma swoją tutaj specjalną skrzyneczkę. Także Magda z Centrum Turystyki Zamku Książ, wiceprezes Fundacji Księżnej Daisy. Także proszę, tutaj będzie Magdy stanowisko. Tak, można zakupić książkę i udać się do pani Barbary po dedykację. A w niedzielę o godzinie 11 wycieczka do Ma Fantasy, do miejsca po Ma Fantasy, czyli po Leśnym Domku Księżnej Daisy i do Palmiarni, a o godzinie 18.30 promocja książki w Szczawnie Zdroju w Grand Hotelu. Dziękujemy pięknie. Thank you.